Tak mnie wzięło. Tak mnie dzisiaj wzięło na podsumowanie Instagrama 2021 i tak, jestem w piżamie. Są święta, a poza tym ja ogłaszam rok 2022 rokiem luzu. To jest to, co jest nam najbardziej na Instagramie potrzebne, nawet na Instagramie firmowym, do kręcenia rolek, robienia fajnych postów, robienia Instagram story. Luz. Ja sięgnęłam po swoje ekstremum, żeby zmobilizować Ciebie do sięgnięcia po swoje pokłady luzu, które na pewno masz. Uwaga, zaczynamy podsumowanie roku 2021. Na moim kanale na YouTubie pojawił się na początku roku taki film pod tytułem Trendy 2021, czyli co się na Instagramie będzie działo i czy to się zadziało? Tak, zadziało się. Skuteczność 100%, trafność 100%, no może 99%, więc od tego zaczniemy. To jest w ogóle rzecz, o której musimy pamiętać przez cały nasz dzisiejszy film. Instagram amerykański, anglojęzyczny, Instagram polski, polskojęzyczny. Duża rzecz, wszystko pierwsze, wszystko najpierw, wszystko natychmiast. Tutaj u nas musimy czekać na niektóre rzeczy. No i tą rzecz, na którą musimy czekać wyjątkowo długo, jest bezpośrednio związana z językiem. I chodzi tutaj o keywords. Keywords, czyli rzecz związana bezpośrednio z językiem. Słowa kluczowe, używane w Twoim bio, w opisie Twoich postów, na Twoich rolkach, słowa, które mogą być wyszukiwane przez Instagram, uwzględniane, tak żeby widz, który poszukuje danej tematyki, mógł ją szybciej znaleźć. Keywords to jest ta jedyna rzecz, która na polskim Instagramie się nie zadziała, ale może zadzieje się w najbliższym roku. Po co nam te keywords? Po to, żeby Twój Instagram, Twój post był wyszukiwalny. I tutaj przechodzimy do rumoru numer jeden, czyli największa, powiedzmy, taka plota, rumor, to, co wprowadziło nas w dużą dezorientację, hasztagi. Od czego zaczniemy? Hasztagi to narzędzie na Instagramie, dzięki któremu Ty możesz zdobywać zasięgi organiczne i darmowe, i zewnętrzne. Trzy rzeczy. Organiczne, darmowe i zewnętrzne. Ile możemy używać hasztagów na Instagramie? Maksymalnie 30. Co napisał Instagram amerykański? Powtarzam, amerykański po angielsku na swoim koncie firmowym napisał, że nie trzeba używać 30 hasztagów, wystarczy użyć hasztagów 3 lub 5 i zasięgi będą dokładnie takie same. I tutaj właśnie ten rumor. Marta, Marto, co się dzieje? Mamy 30, a mówią, żeby używać 5, że zasięgi będą większe albo takie same. Jak ja się cieszę, że ja wtedy nie zadziałałam impulsywnie i nie wzięłam 1:1, co mówi Instagram anglojęzyczny, a co działa na Instagramie polskojęzycznym. Czyli tam, zobacz jaka jest różnica. Instagram anglojęzyczny, rolka od roku, keywords działają. Inaczej, inna jest dynamika rozwoju tego Instagrama. W Polsce wciąż hasztagi to jest to główne narzędzie do budowania zasięgów zewnętrznych. Dlaczego się cieszę, że nie zadziałałam impulsywnie? Pierwsza myśl, hej, przecież skuteczność hasztagów można monitorować. Przecież widzimy w statystykach kont firmowych, jak zadziałały hasztagi na przykład na takim poście, a jak zadziałały hasztagi na tym poście. Możemy to sprawdzić. Poproszę dziewczyny, hej, robimy sobie teraz kilka postów tylko z użyciem 2, 3, 5 hasztagów i sobie po prostu porównamy. I co nam wyszło z porównania? Wyszło nam z porównania, że posty na polskim Instagramie, w których zastosowano mało hasztagów, 3-5,
mają o wiele, wiele, wiele niższe zasięgi niż posty, które mają 30 hashtagów. Przypominam, że w tym teście mówiłyśmy o zdjęciu, czyli post typu zdjęcie. I przypominam wszystkim, którymi targają uczucia, że Instagram firmowy dostarcza bardzo wielu statystyk, dzięki którym możesz sprawdzić, czy Twój post zadziałał tak, czy zadziałał tak. Oczywiście to jest wynik bardzo dobry, idealny i do tego dążymy i to się robi hashtagami, więc niezmiennie staramy się używać dobrych hashtagów, budujemy strategię hashtagową i używamy hashtagów relewantnych, na co Instagram też mocno zwrócił uwagę, relewantne, czyli hashtagi, które bezpośrednio dotyczą Twojej branży. Amerykanin, łatwo mu powiedzieć, bo ma tych hashtagów tysiące, miliony. Jeżeli chodzi o polski rynek, musimy do tego podejść strategicznie i bardziej poszukiwawczo, ponieważ hashtagów na polskim Instagramie nie ma tak dużo i nie ma takiego wyboru, jak na Instagramie anglojęzycznym. Powiedziałam szybko, ale chciałam Ciebie jak najszybciej pozbawić wątpliwości. Tak, na polskim Instagramie musimy używać większej ilości hashtagów. Następny temat. W ramach podsumowania 2021 wynik mamy taki. 3-1. Co ja mam na myśli? Mam na myśli wideo. 3-1. Taka jest mniej więcej relacja przestrzeni, jaką daje Instagram dla zdjęć, a dla wideo. Kiedyś, to już nawet nie w zeszłym roku, kiedyś Instagram, zdjęcie, feed, zdjęcie. Potem powoli zaczęły wchodzić narzędzia do wideo. Zaczęło wchodzić Instagram Story, Instagram TV, którego już teraz nie ma. I w tym momencie, jeśli chodzi o tą przestrzeń, co mamy do dyspozycji, to mamy tak, zdjęcie na feedzie, to jest ta jedna przestrzeń. Jeżeli chodzi o wideo, mamy na Instagramie Instagram Story, rolkę, która weszła i Instagram Video, więc 3-1. I za tym oczywiście idzie słowo, które najczęściej powtarzam w kontekście wideo, że to jest nieuniknione, tak, to jest odsuwane na później, to jest planowane w ramach postanowienia noworocznego, że w końcu się wezmę. Niech ten wynik 3-1 będzie dla Ciebie drogowskazem i żebyś też mogła wziąć pod uwagę, co chcesz kultywować, tak? Czyli ten old style'owy Instagram, który oparty jest tylko na zdjęciach, czy tam, gdzie jest bardzo dużo przestrzeni. Po to mamy kurs z rolki, z filmów, z Instagram Story, żeby jak najszybciej przejść na tą drugą stronę i zacząć. No i właśnie to jest ten los, o którym również mówię i będę bardzo dużo mówić w Instaklubie w 2022 roku. Następna duża rzecz. I tutaj możesz być zdziwiona, bo ja od razu mówię, zainteresowanie tym tematem jest niewielkie. Jest cały czas niewielkie. Mówię tutaj o Meta. Meta to mega duża rzecz. Jeśli chodzi o rok 2021, tak średnio dziewczyny reagują, ale ja wiem dlaczego. Nie dlatego, że nie słyszały o Meta, ale dlatego, że właśnie słyszały o Meta, wyoglądały bardzo porządnie moją transmisję na żywo, gdzie mówię o Metaverse, Metawork, Meta Workspace, czyli te wszystkie słowa tajemnicze, bo już zaczęły czuć pismo nosem, o co chodzi w tej Meta i po prostu nie chcę o tym słyszeć. Uwaga, o co chodzi. Obiegowo mówimy, że Facebook zmienił nazwę na Meta i to na pewno widzisz już u siebie na swoim Instagramie. Kiedy się logujesz na Instagram, kiedy się logujesz na Facebook, to wyskakuje Ci to słowo, że to jest powered by Meta, czyli napędzane, tworzone przez Meta. Co to jest ta Meta? Facebook zmienił nazwę. I tu uwaga, nie Facebook zmienił nazwę, tylko ta firma, która tworzy Facebook, WhatsApp, Instagram i wszystkie te aplikacje, które są do tej pory pod logiem Facebooka,
teraz są pod logiem Meta. I kiedy zaczęłam mówić o Meta, bardzo często dostawałam takie komentarze, w których dziewczyny pisały: jak dobrze, że ja tego nie dożyję, albo jejku, jak dobrze, że ja nie będę musiała się tym zajmować, to nie jest mój temat. I tu uwaga, problem. Dożyjesz i będziesz musiała lub będziesz miała możliwość uczenia się tego nowego podejścia do mediów społecznościowych, ponieważ już teraz, na dzień dzisiejszy, możesz w internecie zobaczyć nie tylko jak Meta planuje wyglądać, tylko jak wygląda. Ona już jest w użyciu. Są już wąskie grupy ludzi, którzy doskonalą tą Metę, już się w niej spotykają, już pokazują, nagrywają filmy, jak wygląda spotkanie w Meta. Więc jest to rzecz, która będzie miała na pewno duży wpływ na nasz Instagram, ponieważ Instagram jest częścią Meta. Dla wszystkich, którzy chcą się lekko zorientować w tym temacie, podpowiem dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, niezwykle obrazowo tłumacząca. Twój Instagram, twój Facebook, twoje zdjęcie profilowe jest zdjęciem, po prostu płaskie zdjęcie. W przyszłości nie będzie zdjęcia, tylko będzie awatar, który może się obracać, który się rusza, którego możesz napędzać, z którym zacznie się dziać wszystko to, co Ci się do tej pory nie mieści w głowie. Czyli będzie częścią spotkań, będzie żył, będzie przebywał, będzie funkcjonował w Meta, czyli w tym nowym podejściu do mediów społecznościowych, gdzie ta społeczność będzie mogła bardziej tak w środku, no nawet ciężko jest o tym mówić, więc zapraszam do tego filmu na moim Instagramie, bo tam się dosyć mocno rozkręciłam na temat Mety i opowiadałam o rzeczach najważniejszych. Następna rzecz w podsumowaniu roku 2021 to moje osobiste doświadczenie niezwykłej mocy społeczności. Wszystkie osoby, które budują markę osobistą, produkt, planują wybudować markę, stworzyć usługę, oferować coś i popularyzować to poprzez internet i poprzez Instagram, prędzej czy później będą musieli myśleć o budowaniu społeczności. I widzę to po wielkich markach, wielkich brandach, niesamowicie do tej pory niedostępnych firmach, gdzie budowanie tej społeczności zaczęło być tak widoczne, tak wyraźne. Te live'y, te spotkania, ten luz, o którym będziemy mówiły w 2022 roku, to jest wszystko to, co będzie sprzyjać rozwojowi Twojej marki osobistej, nie tylko na Instagramie. Skorzystaj z mojego doświadczenia. Przekonałam się, że to właśnie społeczność to jest to, czego ludzie bardzo szukają na Instagramie. Może z powodu czasów, w których żyjemy. Może z powodu mocy, jaką daje społeczność. Ale weź to pod rozwagę w nadchodzącym roku. Budowanie społeczności wokół swojej marki. I zobacz, jak to wszystko fajnie się układa. Niech to podsumowanie roku 2021 będzie dla Ciebie kierunkowskazem na działania w następnym roku, czyli wideo, czyli społeczność, czyli umiejętne posługiwanie się hashtagami, co jest bardzo mocno związane z budowaniem społeczności. I do tego dokładamy luz, do tego dokładamy InstaKlub i zaczynasz nowy, cudowny rok na Instagramie. Z tyłu głowy trzymamy Meta, a z przodu w sercu trzymamy InstaKlub, bo to jest najlepsze miejsce, żeby się rozpędzić instagramowo. Link do zapisu do InstaKlubu jest w moim bio na Instagramie. Klikniesz sobie na niebieski aktywny link, dołączasz do InstaKlubu i zaczynasz nowy instagramowy rok. Podsumowanie Instagrama 2021, mówiła Marta Kaczmarski, Instagram ekspert. Zapraszam na kolejny film na luzie.